Hej, witajcie. Ja jestem Shayson. W następnym odcinku z Detroit. W poprzednim odcinku troszeczkę nie powiem. Mało interesujący, jaki parasol mamy. Okej, odszukaj Amandę. Mamy misję z tą Amandą. Czekajcie, bo widzę, że mi światełko mruga. Nagrywam to kolejnego dnia już. Lipa sledami jest taka, że kamerka to łapie jako ten. Znaczy, różnica herców, nie? Musiałbym nagrywać kontent w 50 klatkach, a nie w 60, no ale... Chyba wam to aż tak nie przeszkadza, nie? Gdzie jest Amanda? Tam jest. Ciekawe, co jest w ogóle za ogród botaniczny, jak to przynajmniej wygląda. To ja bym migrację sugerowała, no ale dobra. Witaj, Amando. Connor, czekałam na ciebie. Przejdziemy się trochę? Bez parasolka, teraz nie damy parasolkę. Ale jest nas gentleman. Niesamowite po prostu. Tamten defekt mógł mieć przydatne informacje. Szkoda, że nie udało ci się go złapać. Defekty działają irracjonalnie, dlatego trudno jest przewidzieć ich zachowanie. Ale mogłem być skuteczniejszy. Udało ci się czegoś dowiedzieć? Dało mi się czegoś dowiedzieć? Nie wiem. Ściany mieszkania pokrywały rysunki labiryntów i symbole. Podobnie jak inne defekty, miał obsesję na punkcie RA9. RA9, tam coś mówili o tym już. Dziennik B. Znalazłem jego dziennik. Jest zaszyfrowany. Odczytanie go zajmie tygodnie. Prawie udało ci się schwytać tamtego defekta. Prawie? Dokładnie, prawie. Jak wyglądają twoje relacje z porucznikiem? Był wdzięczny za to, że ocaliłem mu życie. Nic nie powiedział, ale wyraził to na swój sposób. Dokładnie tak było. Cofnijcie parę odcinków, jak ktoś nie widział tego. Mamy mało czasu. Defektyzm wciąż się rozprzestrzenia. To tylko kwestia czasu, zanim dowiedzą się media. Musimy coś zrobić. Za wszelką cenę. Rozwiążę tę sprawę, Amando. Nie zawiodę cię. Mamy nową sprawę. Jaką? Persona i zbadajcie to. Ciekawe, że powiedzą, kim ona jest tak naprawdę, bo nie wiem, rządzi się mega. Dział robotyki, security, nie wiem, coś tam, nieważne. Okej, okay. Connorem jesteśmy. Hank, sympatia. Poszukaj porucznika Andersona. Okej. Okay. Poruczniku Anderson! Jest pan w domu? Stań sobie na wejście do środka. Okej, okay, czy rozumiem, że to nam nie pomoże? Mamy, nie wiem, oknem wejść? Zasłony są, nic nie widać. Garażem też można wejść. Nie mamy żadnego pointa, punktu. Także wąty, nie wiem, przez spod przeskoczymy. Dobra. Fajnie wygląda nasza postać, nie? Taki kurczę garniaczek. O, to jest co? Pies chyba jego, nie? O, jak wygląda. Może nie ma jakieś drzwi balkonowe albo coś.
Chyba Hank leży. O kurde, nieprzytomny. Poruczniku Anderson! Spokojnie, Sumo. Nie jestem groźny. Widzisz? Wiem, jak się wabisz. Uratuję twojego pana. Fajny piesek. Taki potężny. O, Hank chyba pił whisky. I chyba zemdlał. Co my tu mamy? Black Label. Black Lamp. Szkocka whisky. O kurczę, myśli samobójcze. Rewolwer Magnum. W Battlefieldzie jedna z potężniejszych broni, pamiętam. Arytmia serca. O, co tu jest? Co wartość, okej. Poruczniku! Obudka, poruczniku! O kurde! A mu przywalił? Spróbuję teraz pana jakoś odrzeźwić. Tylko uprzedzam. Zostaw mnie, jebany androidzie! Wypierdalaj z mojego domu! Przepraszam, poruczniku. Potrzebuję pana. Z góry dziękuję za pańską współpracę. Weź, wypierdalaj mi to! Łazienka jest na prawo. Bierz go! Dobry pies. Bierz go! Kurwa, chyba się zżegam. Zostaw mnie w spokoju, ty dupku. Nigdzie się nie ruszam. Chyba siły nawet za bardzo nie ma. Co ty? Te karteczki. O nie, nie. Nie kąpię się. Dziękuję. Przepraszam, poruczniku. To dla pana dobra. Jak się tego używa? Wyłącz to! Wyłącz! Tak! Po chuj żeś tu przylazł? 43 minuty temu zgłoszono morderstwo. Nie znalazłem pana w barze, więc przyszedłem tutaj. Kurwa mać, jestem jedynym gliną na świecie, którego w własnym domu napada jego pieprzony android. Nie możesz mi dać spokoju. Powinien pan złożyć rezygnację. Wtedy będę mógł się skupić na wykonaniu. Ja nie chciałem tego. Dupę jebana misja, tylko to cię interesuje? Poruczniku, nie jest pan sobą. Musi pan... Koniec tego, słyszysz? Wypieprzaj mi stąd! Rozumiem. Sprawa pewnie i tak nie była ciekawa. W klubie Go-Go znaleziono zwłoki mężczyzny. W takim razie poradzą sobie bez nas. Dobra, trochę świeżego powietrza nie... W sypialni powinny być jakieś ciuchy. Klub Go-Go to od razu. Cwaniak z Kondora. Gdzie jest sypialnia? Tutaj? Co chce pan założyć? Pojętnie. Wybór ubrania będzie coś pięknego. Jak on będzie fajnie wyglądał w tych ciuchach. Wow. Wszystko dobrze, poruczniku? Tak. Wspaniale. Tylko daj mi 5 minut, okej? No. Pewnie. Oj, ten alkohol.
Dowiedz się czego więcej o Hanku. Tutaj widziałem był ten. Ten dała Rosji oficjalne ostrzeżenie i zażądała natychmiastowego wycofania rosyjskich oddziałów z regionu Arktyk. Kreml na razie nie reaguje, ale konflikt bez wątpienia coraz bardziej się... To jest jego syn? Smart 35, nawet ten adres. Hank stracił syna. On o tym nic nam nie powiedział, chociaż wiem, że... Nic nie powiedział, w sensie, aby to powiedzieć. Spytaj, nic nie mów. Hank ma myśli samobójcze? Wygląda. Bądź grzeczny, Sumo. Niedługo wrócę. Czyżby to były dwie istotne rzeczy, które mieliśmy znaleźć? Nie, gra jakoś tak szybko. Rosyjska ruletka. No i znajdźcie syna Hana. Wow, słabo trochę. Mogłem te więcej rzeczy sobie znaleźć. Dobra, idziemy dalej. Czy będziemy teraz misję mieli jakimś inną postacią? Tak, teraz chyba będziemy, nie wiem, Karom albo Markusem. Chyba Markusem. To szaleństwo. Jak nas złapią, to po nas. No to co teraz? Musimy znaleźć magazyn Cyberlife. Trzymają tam części i niebieską krew. Jerycho, obojętność. Nie możesz szybciej biegać. Zone A1. Nikogo nie ma. Uwaga. Najlepsze jest to, że my tu błąd pełnimy, tam nie zrobi save'a. Znajdę inną drogę. Że nie zrobimy save'a, tylko rozsuną jakoś inaczej fabułę potoczy, nie? Tylko muszę słuchawki przyciszyć, bo mam za głośno. Co, on tędy nie przeskoczę? Czy niby ja nie przeskoczę? Cyberlife. No to chodziło, bo tak zrobiłem to od buta, że tak powiem, nieładnie. Ale skaczemy, kurde. Okej. Magazyn jest przed nami, zaraz będziemy. Ale skaczemy mega dziwnie. Są jakieś drony policyjne, coś w tym stylu. Magazyn Cyberlife. Tam jest wszystko, czego potrzebujemy. Najpierw pozbądźmy się drona. Zostaw to mnie. Pozbądź się drona, o kurde. Musimy go zabić. To jest średnia opcja, coś czuję, bo tak nas zobaczy. Co tu mamy? A tu? Nie wiem,
chodźmy tam. No chodźmy. Zbyt wysoko, okej. Za daleko, ale to jest zaawansowane obliczenia są. Taranina, ciekawe co będzie, że się akurat tutaj podniesie, nie? Myślałem, że coś zepsułem. Tak, bo u mnie w porządku. Brawo, Markus. Łaaah. Szybko odbierajcie skrzynię i napełniajcie torby. Bierzcie ile wlezie. Wait. Okej, okay, jest krew. Wow. Bezprawnie wtargnęliście na teren prywatny. Wasze najście stanowi naruszenie drugiego stopnia. Muszę zawiadomić ochronę. John! Szlak by trafił tę maszynę. Gdzie on znowu pola? Co mogę zrobić? Zabij strażnika, schowaj się. Dawajcie go. John! Musisz mi pomóc. My się z nim połączymy. Ach, ta nocna zmiana. Kończmy tę zabawę i spadajmy stąd. Trzeba znaleźć więcej tyłu. Jakieś nogi teraz, krew. Ciekawe, jak się potoczyło, powiedzmy, go, nie wiem, za Zakowo na przykład, nie? Są jeszcze jakieś skrzynie. A, tam są takie zaczepy, dobra. Ja myślałem, co on tam nożem podważa, gdzieś tam taka skrzynia, to wiecie. To nie tak powinno działać. AP-700. Nie jesteście tacy jak my. Nie chcecie być wolni. Dołączcie do nas. Czekaj, czy teraz coś się stanie? Zawiadam mi kogoś? Może to zły pomysł? No, wszyscy zajmiemy szacunek przez to. Chodźmy już. Chcę iść z wami. Jest po ich stronie, nie możemy mu ufać. Zaryzykował dla nas. Nie zostawiajmy go tu. Nie możemy ich stąd zabrać, za duże ryzyko. Odmówimy mu. Przykro mi, nie możesz iść z nami. Pomogłem wam. To nie fair. Pomogłem wam, a wy mnie tu zostawicie? Jesteście gorsi od ludzi.
Jesteście gorsi od ludzi! Mocne słowa. Cholera, włączył alarm! Biejmy! Przez ogrodzenie, szybko! Zagrożenie trzeciego stopnia. Trzeciego stopnia. Dobrze, na miejscu. Kurczę, no... Chciałem to zrobić tak, jak powiedział Norf. I biokomponenty! Wystarczy tego dla wszystkich! Nie dalibyśmy rady bez Markusa. Uła. Przybyłem do Jerycha, bo... Tu androidy są wolne. Możemy ale... żyć w ciemności, licząc, że nas nie znajdą. Możemy umierać w milczeniu, czekając na zmianę, która nigdy nie nadejdzie. Nie chcę takiej wolności. Nie będę błagał o prawo do uśmiechu, do miłości czy do dumy. Nie wiem, jak jest z wami, ale ukryty głęboko we mnie głos przekonuje mnie, że mogę więcej. Ja też żyję, a oni już nie mogą mi tego odebrać. To brzmi troszeczkę jak to, co powiedział ten, kurczę, właściciel, no, Karl. Nie chcą nam czegoś dać? Weźmy to. Jesteśmy ludźmi. Jesteśmy żywi. On powiedział, że będzie tym, który coś nam zrobi, tylko nie pamiętam, jak to brzmiało. Ale widocznie staje się takim przywódcą, patrzcie, co on robi. Może to on wyzwoli świat. Androidu, oczywiście. Części zamienne, ok, 70%. Patrzcie, bo on to wam pokaże. Może mogło też się, jak widzę, nie udać. Jakbyśmy tu gdzieś źle postąpili w ogóle na samym początku. To w ogóle jakbyśmy nie mieli nic, nie? Żadnego szacunku, nic. Dobra, idziemy dalej. Wow. Gangsterka. O, mam wrażenie, że mi ktoś leje wiertarką. Pewien jesteś, że to tu? To adres z raportu. No to chodźmy. Czy ten prowadził? Robot? Matka. Prowadzi, no. Nie wiedziałem, że mogą prowadzić. Niestabilność programu. Nie ma, co z tym chodzi dalej. Podążaj za Henkiem. Faden Club. Najseksowniejsze androidy w mieście. Ja już wiem, czemu ci tak zależało. Masz. Pok jumping, fajne takie, no. No. Connor, jak? Co ty odpierdalasz? Idę, poruczniku. Zawsze, wiecie, można... To jest dobrze wykorzystane technologia, że tak to powiem, okej? Okay? Taki dupek, na to czekałem. Porucznik Anderson i jego przydupas. Nie macie, kurwa, co robić? Przydzielono nas do wszystkich spraw z udziałem androidów. No co ty? Marnujecie tylko czas. To jakiś zbok, który trochę przedobrzył z zabawą. Rzucimy okiem, tak czy siak, jeśli można. No, rozpadamy. Zaczyna tu walić gorzało. Dobranoc, poruczniku. Mega podobny był do niego.
Okej, okay, co my tu mamy? Skan? Czerwone oczy ma, nie żyje. 18. Zawał serca. Brak oznak. Zawał serca. O kurczę, wiecie co? No taki mem, ale to w sensie mem. Taki, taka anegdota, taka. No nie, jak nazwać. Kawał bardziej. Dobra, ale czemu ona tam leży? Nie umarł na atak serca. Został uduszony. Tak, widziałem ślady na szyi. Ale to niczego nie dowodzi. Może robił na ostro. Ej! O, Connor, ale z ciebie oblek! Ja się spawiuję. Nieco krew, numer seryjny. Diagnostyka. Okej, biokomponenty do szkodzenia. Żeby dostać się do pamięci androidki, trzeba ją reaktywować. Dasz radę? Jest poważnie uszkodzona. Jeśli mi się uda, to na minutę, a nawet krócej. Mam nadzieję, że się czegoś od niej dowiemy. No, podłączaj. Zadam ci teraz kilka pytań. Jesteś w stanie mówić? Czy on... On nie żyje? Powiedz, co się stało. Zaczął mnie uderzać. Wow. Raz za razem. Ty go zabiłaś? Nie. Nie, nie zabiłam go. Kto zabił tego mężczyznę? Nie wiem, byłam wyłączona i... Niczego nie widziałam. Co jeszcze pamiętasz? Pośpiesz się, nie mamy czasu. Kiedy ja naprawdę nie wiem, nie... Byliście tu sami? Czy może był ktoś jeszcze? Chciał się zabawić z dwiema. Tak mówił, była jeszcze druga. Jaki był model tej androidki? Wyglądała jak ty? Jakbyśmy spytali od razu. A to będziemy wiedzieć, jak będziemy drugi raz przechodzić. Ponad godzina, na pewno dawno się zmyła. Nie. Nie mogła wyjść niepostrzeżenie w takim stroju. Może nadal tu być. Dasz radę znaleźć defekta wśród androidów w tym klubie? Defektów nie da się łatwo wykryć. Cholera. Musi być jakiś sposób. Jestem rzuty kamerce. Może naoczny świadek. Ktoś, kto widział, jak wychodzi z pokoju. Pójdę pogadać z menadżerem. Może on coś widział. Daj znać, jak się czegoś dowiesz. Ale jestem prześwietlony. Dobra. Nie, był tu 2 czy 3 razy. Ci faceci nie są specjalnie gadatliwi. Przychodzą, robią swoje i wracają do siebie. Były wcześniej problemy z androidami? Żadnych. Na linii papilarnej. Spróbuj ponownie. Straciliśmy model 2-3 miesiące temu. Ten sam. Zniknął. Nie wiemy, co się stało. Zapewne nie macie tu żadnych kamer monitoringu, co? A w życiu. Panie poruczniku, podejdzie pan? Znalazłeś coś? Możliwe. To niezła będzie płatność, kurczę, nie wiem. Wynajmie pan te Tracy? Connor, kurwa, mamy ważniejsze rzeczy w głowie. Proszę, niech mi pan zaufa. Się z tego tłumaczył w księgowości. Zakup dokonany. Klub Eden życzy wielu przyjemnych. Proszę bardzo. Niosły policjant. Chcę cię poznać. Chodź za mną. Pokaż.
okaże ci pokój. Okej, co teraz? Sonduj. Ciągle brokatem pokryty. Ja cię słucham. Co ty robisz? Uwaj, tu coś może być... O, jest androidka druga. Strony wejścia. Widziałem coś. O czym ty mówisz? Co z tego? Defekt wyszedł z pokoju. Niebieskowłosa Tracy. Klub czyści pamięć wszystkich androidów co 2 godziny. Zostało kilka minut na znalezienie świadka. Zobaczmy tamtą może? Ej, co ja mam jej powiedzieć? Rozmyśliłem! Spróbujmy z tym. Oby mnie żał... To na środku jeszcze z szansą. Android nic nie widział. Gdzieś się musiałem pomylić. Co ona? Okej, poszła gdzieś tam. W stronę... Tamtą. Widział tę niebieską Tracy. Wiem, którędy poszła. To na co czekasz? Nie wiem, teraz... Wszędzie są androidy. Skąd będziesz wiedział, który widział niebieskowłosą Tracy? Wiem, w którą stronę... Wiem, w którą stronę poszła i to jest potężna informacja. Okej, mamy. Ejku, to będzie złe. Nic. Okej, okay, jeszcze mamy. Za Tracy tędy nie szła. Wow. Lipa, bo... Android nic nie widział. Gdzieś się musiałem pomylić. Tego zrobimy, to pod kątem jest. Serio? Czemu one dają głowę na dół? Straciłem ślad. Wydałem tyle szmalcu i nie bawiłem się nawet minuty. Z facetami? O, jest, dobra. Tu gdzieś poszła, tak? No tu jest, bo tu nie mam akurat dużego wyboru tak naprawdę. Wow. Nic. Niebieskowłosa Tracy tędy nie szła. Tego gościa może? To jest ciężka o tyle misja. O, to jest ten gościu. Serio? Szmalcu i nie bawiłem się nawet minuty. Nice. No proszę, gdzieście? Była w tamtym pokoju, okej.
Only Staff? Nie, tam. Opuszczenie pokoju. No zobaczmy, co on potrafi, bo on tam miał podłogę tak naprawdę. Ale to nas nie kosztuje. Chyba w sensie to. Patrzcie, przychodzi odejście. Wiem, gdzie poszła. Za mną. Tu nie jest, tak only. Co tu się w ogóle dzieje? Chłop nie wie, o co chodzi. Czekaj. Ja się tym zajmę. Zobaczymy, co tam będzie. Przebieralnia. Przeszukaj magazyn. Kurwa, za późno. To jest jakiś czujnik do praja? No co tu chodzi niby? Co, ślady jakieś? Na zewnątrz pada deszcz. Chryste, spójrz tylko. Dymają, aż się rozsypią, a potem wyrzucają. Dobra, bym się puścił, byłoby super. Milonda, jakby to była ta. Tu jeszcze ich jest dużo. Czytaj, co to jest? Nie, to mnie interesuje. Pierwsi najśmiertelniejsi są wśród nas. Dobra, pałsz. O, patrzcie, na żółto miga. Ani kroku! O kurczę. O kurczę. Ale akcja. Hank trochę ma się ciężko. Rzuć. Nie padło, dostaję piernicz. Nawet roboty, co? Szybko! Uciekają nam! Nie wiem, co mam robić za bardzo, bo z... Chyba za późno kliknąłem. No nie możemy strzelać, bo to... To niezgodne z prawem naszym. Kiedy on zmaltretował Tracy, wiedziałam, co będzie. Tak bardzo się bałam. Błagałam, żeby przestał, ale nie słuchał.
Zacisnęłam mu ręce wokół szyi i trzymałam, aż przestał się ruszać. Wcale nie chciałam go zabić. Chciałam po prostu przeżyć. Wrócić do ukochanej. Chciałam jeszcze raz znaleźć się w jej ramionach i zapomnieć o ludziach. Widzimy androidyń. O rodzie ich potu i okropnych słowach. Chodź. Idziemy. Może to i lepiej. Jak widzimy, androidki nie za bardzo lubią ludzi, w ogóle androidy. Co się dziwić. Wiecie, jak jest. Shell de defecta. Dobra, także myślę, że taki odcinek dzisiaj dłuższy wyjątkowo trochę, no zaszło 40 minut. Ale odcinek jak najbardziej, no chyba z takich ciekawszych, fabularnych na razie, dość śmieszny. Ja wam na razie dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku z Detroit. Jak wam się seria podoba, to możecie ocenić ją łapką w górę, jak się nie podoba, to łapka w dół, możecie napisać komentarz dlaczego, albo ogólnie napisać komentarz dlaczego wam się podoba, seria wam się nie podoba i widzimy się w kolejnym. Na razie, cześć.